wieczory, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie w tej przedświątecznej krzątaninie. Tak. Dzisiaj razem z Madzią postanowiłyśmy wykorzystać ten oto imbir nie do jedzenia, ale do picia, bo wiemy, że w trakcie tych wszystkich świątecznych przygotowań, które przecież powodują ogromne zmęczenie, trzeba sobie zrobić przerwę na przygotowanie czegoś lekkiego i przyjemnego, jak na przykład pyszna, aromatyczna, świąteczna kawa. Dzisiaj przygotujemy takie trzy kawki, które idealnie wpisują się w klimacik świąt. Ja zacznę pierwsza, bo mnie natchnęło takie oto piękne coś jak o, jak pomarańcz. I tu mi spadło. Dobrze, dobrze, nic się w każdym razie. Moja kawa to będzie kawa pomarańczowa z chili. Czyli pomarańczowa. Chili pomarańczowa. Tak, zaczynamy od zagotowania 150 ml wody. Do wrzącej wody dodajemy szczyptę chili i podgrzewamy. W międzyczasie dodajemy dwa plasterki pomarańczy i gotujemy jeszcze minutkę, a następnie łączymy to z wcześniej przygotowanym espresso. I gotowe. Chwilkę podstygnie, będziemy próbowały. No dobra, pierwsza kawka za nami jest typowo rozgrzewająca, to jest po prostu jak Wam zimno i weźmiecie łyka tej kawy, to od razu grzeje, bluzeczka super grzeje. Do zdjęcia, prawda? Znaczy nie do takiego zdjęcia, tylko po prostu, że trzeba zdjąć bluzeczkę. Dla mnie idealna. No więc ja proponuję kawę, którą się przygotowuje zgodnie z filozofią Dalekiego Wschodu. Tak zwana kawa według pięciu przemian. Chińczycy, kochani, uważają, że ta kawka jest bardzo łagodna, a wręcz ma właściwości prozdrowotne. Chodzi tutaj o to, żeby znalazło się tam pięć smaków, które są powiązane z żywiołami naszej ziemi i te smaki muszą być dodawane w odpowiedniej kolejności. Jaki to jest smak? Słodki, gorzki, słony, kwaśny, ostry. No to teraz łączymy je w jedną całość z kawką i zaczynamy. Do rondelka wlewam półtorej szklanki wody i zagotowuję ją. Teraz zmniejszam ogień i wsypuję 1/4 łyżeczki cynamonu i gotuję 60 sekund. Następnie wsypuję ostre przyprawy, czyli 4 goździki, 1/4 łyżeczkę imbiru i tyle samo kardamonu. Ponownie zagotowuję przez 1 minutę, po czym dodaję szczyptę soli, po czym ponownie gotuję przez minutę. Teraz wlewam pół łyżeczki soku z cytryny, gotuję jeszcze przez chwilę, no i wreszcie wsypuję czubatą łyżkę kawy. Całość gotuję przez około 5 minut tak, aby kawa dobrze się zaparzyła. Przy okazji dodam, że w ten sposób przygotowywana kawa jest łagodna dla żołądka, także osoby, które gdzieś tam mają jakieś problemy z tym związane, mogą spróbować sobie ją przygotować i zobaczyć, jakie będą efekty. Wyłączam kuchenkę, dodaję łyżkę miodu i całość zostawiam na 2 minuty, aby kawa nabrała charakteru. No i co, druga kawka gotowa. A jeżeli wierzyć specjalistom od medycyny chińskiej, to kawka przygotowana według kuchni pięciu przemian pobudza umysł, stymuluje do wysiłku intelektualnego, a nawet pobudza krążenie, wzmacnia organizm i wpływa na poprawę pracy. Ale, moi kochani, kawki miały być trzy. Jest nas troje, jestem ja, jest Monia. Ten pan z drugiej strony. Ale jest pan. Machaj chociaż trochę. Może tak. I dla ciebie będzie typowo świąteczna, bardzo aromatyczna i pyszna kawka z cynamonem i czekoladą. Czyli bardzo mocno kaloryczna. Takie lubię najbardziej. Robimy. Dobra, zaczynamy. Pół szklanki mleka podgrzewamy z cynamonem, pół łyżeczki i dwiema kostkami ulubionej czekolady do momentu, aż czekolada się całkowicie rozpuści. Teraz mleko spieniamy i przelewamy do wysokiej szklanki. Po ściance delikatnie wlewamy wcześniej przygotowane espresso, ale żeby było jeszcze bardziej o co walczyć, udekorujemy ją odrobiną tartej czekolady. Mniam, mniam. I za chwilę degustacja. Ale kusisz. Słuchajcie, nadszedł ten moment, na który czekamy z Monią od początku. Będziemy próbować i porównywać. Na pierwszy ogień moja kawa orange chili. Ta kawa ma rozgrzać, ta kawa ma dać moc, ta kawa ma pobudzić. Próbuj. Pachnie pięknie, ale pachnie ekstra. Patrz, nie wybuchło. Jest piekąca bardzo, rzeczywiście. Ale ma przyjemny aromat pomarańczy, który trochę tak neutralizuje to pieczenie. Jest fajna, tak. Zdecydowanie do polecenia. A jak mamy jakiś miłośników takiej mocnej słodyczy, to śmiało można troszeczkę dosłodzić. Ale ja bym. Ale jest bardzo dobra. No, to co, teraz ja mam próbować ten pięć
przemian. Tak. Szczerze, dla mnie totalna nowość, totalnie nie moja bajka, więc też troszeczkę się obawiam, żeby nie było, że tylko ty się obawiałaś. Ja się nie obawiam, bo ja wiem, jak to dobrze smakuje. Ale każdy ma swój gust. Nie? Dobra. Taka korzenno-cynamonowa. I czujesz dużo trochę smaku. Miodu czuję. Nie jest taka... No fajna jest, a powiem sol? Szczerze. Czujesz sol? Absolutnie, no wcale. Nie, się tego boją w ogóle. Nie, wcale nie czuję soli. I powiem ci, że naprawdę jest fajna. Jest. No. A teraz co? Ojejku, no to będzie wiadomo, jaka ona jak czekoladowa. No musi być co? Pyszna. Nie ma się czego bać, nie? To co? Trochę zamieszam, zepsuję ją. Trochę. Nie. Ty, ale zaciągnęła, od razu pół kawy nie ma. Co? Tak? No co tu ma być? No, wiesz, no, ale co tu ma być niedobrego? No, jak pięknie wygląda, słodziutka. Jest pyszna, słodka i cudowna. No co wam powiem, mi każda smakuje. Ale każda jest spoko tak naprawdę. W zależności naprawdę. Chyba od sobie... pory dnia, zapotrzebowania na energię. Czy chcecie się zrelaksować? Czy chcecie się pobudzić? Czy chcecie wypić po prostu kawkę i poczuć się dobrze? Ja śmiało polecam każdą, przepyszne. Tak. Ale co jeszcze? Wesołych świąt, oczywiście. Pachnących kawą, piernikami, rodzinnych, uśmiechniętych i cudownych. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia po świętach.